Odprowadzenie zmarłego jest jednym z przykazań, dla których można przerwać studiowanie tory. Jest również postrzegane jako naprawdę dobry uczynek. Jak wygląda cmentarz żydowski? Jak wygląda ceremonia pogrzebu? Nazywam się Damian Pisarski, jestem przewodnikiem w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin i zapraszam Państwa na tę opowieść. W ceremonii pogrzebu bardzo ważne znaczenie odgrywa bractwo Hewra Kadisha, czyli święte stowarzyszenie. To jest grupa ludzi, którzy zajmują się ciałem zmarłego od momentu śmierci aż do momentu pochówku. Więc cały proces pogrzebu nie leży w gestii rodziny zmarłego, tylko tak naprawdę to bractwo będzie przejmowało wszystkie obowiązki. Hewra Kadisza jest również bractwem, które czuwa przy osobach chorych i towarzyszy im tak naprawdę do ostatniego dnia. Czyli do dnia śmierci. W dobractwa należą kobiety i mężczyźni, i oni zajmują się odpowiednio od płci osobą zmarłą. Mężczyźni mężczyznami, a kobiety kobietami. Członkowie Hebra Kadisza cieszą się wielkim szacunkiem. Zdarza się, że poszczą przez jeden dzień w roku, na wypadek gdyby naruszyli godność tych, których pochowali. Kończą ten post, biesiadą. Kadisza uczestniczy w przygotowaniu osoby zmarłej do pochówku, zaczynając od czuwania przy osobie chorej, poprzez obmycie rytualne ciała i oczyszczenie go, nazywane Taharą, poprzez przygotowanie ubrania w kolorze białym jest to pośmiertna szata nazywana Tachrichin, oraz przygotowanie mar, przygotowanie również całego pogrzebu na cmentarzu. Kiedy ciało zostanie odprowadzone na cmentarz, orszak zatrzymuje się kilka razy. Ciało złożone do grobu jest żegnane przez osoby, które zgromadziły się podczas pogrzebu, poprzez rzucenie ziemi na osobę umieszczoną w zagłębieniu w ziemi, ewentualnie rzucenie ziemi na trumnę. Do tego... Warto wspomnieć, że osoby, które opuszczają cmentarz, zrywają trawę i rzucają za siebie. Oznacza to, że jest to pewnego rodzaju pozwolenie dla duszy, aby opuściła ciało. Na naszej wystawie możemy również zobaczyć kłódkę, która często była wkładana wraz z ciałem zmarłego do trumny. Układana na ustach, na miednicy. Ona miała spowodować, że śmierć nie będzie dotykała osób żywych. Zdarzało się również, że takie kłódki były umieszczane w trumnie zmarłego w momencie, kiedy następowały zarazy. Żydzi nazywają cmentarz base oilem. W języku Jidysz oznacza dom wieczności. Na cmentarzach żydowskich najczęściej znajdujemy kamienie nagrobne nazywane macewami. Między innymi takie, jaką możemy tutaj zobaczyć. Ona jest troszkę powiększona, ale. Co na nich się znajduje, zaraz sobie opowiemy. Macewy wystawiane są rok po śmierci, i to, co możemy zobaczyć na ilustracji w naszym muzeum, pokazane jest, w jaki sposób ewoluowała macewa jako kamień nagrobny w formie artystycznej. Zaczynając od pierwszej z wieku XIII, bardziej prostokątna forma z wyrytymi literami jedyną ozdobą były napisy. Dopiero w XVI wieku pojawia się ten zarys nieco bardziej zaokrąglony. Tu dalej mamy litery wklęsłe. XVII wiek przynosi nam zupełną zmianę. Pojawia się forma portalu, która często była stosowana również w książkach, na stronach tytułowych, i zaczyna nam się wydzielać ta macewa już na takie dwie części: górna, ozdobna z pewnymi ornamentami kwiatowymi, no i ta dolna, zamknięta pomiędzy portalem, już z wypukłymi literami. Ostatnia, która jest przedstawiona w tej prezentacji, to XVIII wiek Macewa, do której jeszcze powrócimy. Niesamowicie ozdobiona, i tekst, który tutaj się znajduje, będzie przedstawiał, że jest to kamień nagrobny danej osoby. No i oczywiście symbolika też będzie się pojawiała tutaj zupełnie różna. Macewa, która zasługuje na szczególną uwagę, to ta pochodząca z XVIII wieku, kolorowa macewa znaleziona w Satanowie. Przedstawia ona dwie postaci walczące. Jest to jednorożec walczący z lwem i odnosi się ona do czasów mesjańskich. Jednorożec, który wsuwa swój róg w paszczę lwa, widnieje również wśród polichromii w synagodze w, w Gwoźcu. Na macewach również pojawia się jeden cytat, jeden napis, jedno zdanie które tak naprawdę możemy poniekąd odnieść do tradycji, która pojawia się w chrześcijaństwie, gdzie jest zapisane RIP, niech spoczywa w pokoju. W tradycji żydowskiej będzie pojawiał się ten napis zapisany w języku hebrajskim ceru Nishmato Tzrura ha Chaim. Oczywiście pierwsze litery tego zdania zapisane zostaną na tej tablicy. Natomiast co oznacza? Niech jego jej dusza będzie związana w węzełku życia. Na kamieniach nagrobnych pojawiają się różne symbole. Mogą one nam mówić, kim była osoba zmarła. Jeżeli pojawi się świeczka, najczęściej będzie to dotyczyło kobiety. Jeżeli pojawi się księga, oznacza to osobę uczoną w piśmie. Jeżeli pojawią się dłonie w geście błogosławieństwa, oznacza, że osoba pochodziła z rodu kapłanów czy arcykapłanów świątyni jerozolimskiej, czyli z rodu kochanów. Pamiętajmy, że kiedy odwiedzamy cmentarz żydowski, panowie powinni mieć nakryte głowy. Natomiast, kiedy Żyd opuszcza cmentarz, który jest miejscem absolutnie nieczystym, powinien obmyć ręce, ale również oczyścić porządnie buty, aby tej nieczystości nie wynieść poza granice cmentarza. Na więcej opowieści o kulturze, tradycji i zwyczajach żydowskich, zapraszamy na spacery między synagogą a domem rodzinnym.